Trzy. Brawo, brawo! Posłuch, pokój wyrównał. Sierżant Marcin Dogoński, dowódca 1. plutonu jednostki strzeleckiej Włocławek. Spotkaliśmy się tutaj z patrolem saperskim 2. pułku inżynieryjnego z Inowrocławia. Jest to nasze kolejne spotkanie. Spotykamy się cyklicznie, współpracujemy z pułkiem. Współpraca układa się doskonale. Dzisiejsze spotkanie ma na celu nauczyć naszych strzelców ustawiania, uzbrajania i rozbrajania min przeciwpancernych TM-62M, plus zapoznanie z całym wyposażeniem patrolu saperskiego, czyli kombinezon EOD, wyposażenie dodatkowe, wykrywacze metali, różny sprzęt specjalistyczny, który znajduje się na wyposażeniu tegoż patrolu. Marcin, jeszcze tak szybko, bo tutaj te wnioski załącza, to będzie ustawione. Przeciwodonkowy, którego używamy do wychodzenia przedmiotów wybuchowych niebezpiecznych. Broni nas przed 4 głównymi skutkami wybuchu. Przed ciepłem, temperaturą, nadciśnieniem, odłamkami i falą uderzeniową. Jest kompatybilny z wieloma funkcjami. Tutaj mamy sterownik, włączamy, możemy chłodzić sobie ciało. Do 30 minut trochę tak pracujemy w nim, więcej nie mały damy rady. Zakres ruchu jest. No jest, jest. No możesz sobie pochodzić, pochodź sobie. Albo połóż się i wstań. O, połóż się i wstań. Ciężka sprawa. Podstawę saperską możesz przyjąć na kolanko. Jest to jedno z wielu szkoleń, które przechodzą strzelcy z Włocławka, oczywiście jak najbardziej. Też może bardziej widowiskowe niż pozostałe. Wiadomo, że oprócz rzeczy, które są widowiskowe w postaci skoków spadochronowych, jakichś zaawansowanych kursów pierwszej pomocy, kursów ratownika, pola walki, coś, czego jest medialne i z czego można zrobić fajny materiał, muszą też posiąść wiedzę mniej ciekawą, regulaminy, przepisy mundurowe, nowa ustawa o noszeniu mundurowania. Tutaj zaznaczę, że jesteśmy jedyną organizacją na terenie powiatu włocławskiego, miasta Włocławka, która ma prawo używać mundurów wojskowych. Mamy odpowiednie porozumienia z Ministerstwem Obrony Narodowej, z jednostkami wojskowymi. Co dodatkowe szkolenia, które jeszcze przechodzą, to oczywiście musztra. Poznają historię Związku Strzeleckiego, muszą poznać historię Polski trochę dogłębniej niż odbywa się to w szkołach. Muszą wiedzieć, po co jesteśmy, do czego zmierzamy, co chcemy osiągnąć. Sobie proszę to zaznaczyć na 10 cm. Można sobie od razu tam głębiej. Tak, jak to się tam. Obok, żebyśmy nie przerwali, tak? Tak, ustawiamy minę. Kręcamy zapalnik. Zdejmujemy zabezpieczenie transportowe. I wciskamy guzik. O, teraz zadziałało, widzicie. No i maskujemy ją, no nie? Maskujemy. Zajęcia są dobrowolne. Są to zajęcia poza normalnym cyklem nauczania szkolnego. Posiadamy oczywiście w swoich strukturach ludzi z klas mundurowych. Posiadamy ludzi, którzy już pracują, którzy są dorośli, mają swoje rodziny. Prowadzą normalne, w cudzysłowie, życie, poświęcając swój czas weekendowy, czas wolny na strzelca, na zajęcia dodatkowe, na szkolenie się tutaj. Jest to jak najbardziej forma dobrowolna. Działamy jako stowarzyszenie, posiadamy swój KRS. Jesteśmy sami sobie odpowiedzialni za to, co robimy. Sami podejmujemy działania, sami je organizujemy, sami ponosimy za nie odpowiedzialność. W piątek braliśmy udział w spotkaniu z panem pułkownikiem, dowódcą Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, które dotyczyło tworzenia obrony terytorialnej. To było pierwsze spotkanie, już jesteśmy zaproszeni na kolejne. Data konkretna będzie ustalana, to ma być koniec maja. To pierwsze spotkanie zorganizowane przez dowództwo WSW służyło tylko poznaniu się tak naprawdę, przedstawieniu tego, jakie formacje paramilitarne, jakie formacje militarne są
są w naszym województwie. Tutaj mówimy o byłych województwach bydgoskim, toruńskim i wrocławskim. Jakie formacje znajdują się na tym terytorium, co sobą reprezentujemy, co możemy dać od siebie i czego nam potrzeba, co my oczekujemy od MON-u, od wojska, tudzież od innych służb i wypracowaniu pewnych punktów, które będą przedstawione potem wyżej do ministerstwa, w jaki sposób można wykorzystać nas jako organizacje paramilitarne do tworzenia struktur obrony terytorialnej. Tutaj oczywiście podział zrodził się na zadania w czasie pokoju i zadania w czasie wojny, konfliktów zbrojnych, tudzież innych zagrożeń.